Możemy zaczynać. Kolejne zatrzymanie jest to zatrzymanie na jezdni. I tutaj egzaminator może podać taką komendę. Proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu przed tym znakiem. I tu trzeba zatrzymać się na wysokości środkowej latarni. Kierunkowskaz w prawo, zjeżdżamy do prawej. Wyłączamy kierunkowskaz, zaciągamy ręczny. Włączmy sobie światło awaryjne, bo tutaj jest światło awaryjne po lewej stronie, bo tutaj jest kiepska widoczność. Jakie są zasady? Jest to zatrzymanie się na jezdni, czyli mamy zatrzymać się jak najbliżej prawej krawędzi, równolegle do niej. Dodatkowo tu nie ma wyznaczonych pasów ruchu, czyli każde przesunięcie się w poprzek jezdni uważane jest za zmianę pasa. Więc zjeżdżając do krawędzi musimy włączyć kierunkowskaz. To co widzimy tutaj, ta przerwana linia ledwo widoczna, jest to oś jezdni, która oddziela części jezdni przeznaczone do ruchu w przeciwnym kierunku, ale to nie są wyznaczone pasy ruchu. Więc każde przesunięcie w poprzek jest traktowane jako zmiana pasa ruchu. Dodatkowo mamy zatrzymać się 10 metrów przed skrzyżowaniem, prawda? 10 metrów przed znakiem, jeżeli nasz pojazd zasłaniałby znak, a autobus jest na tyle duży, że zasłoni, oraz w takim miejscu, aby pojazdy omijające nas nie musiały najechać na podwójną ciągłą linię. Ona tu jest słabo widoczna, ale jest. Trzeba pamiętać, to jest jako, gdzie pan by siekolwiek zatrzymywał na jezdni w takim tym, trzeba pamiętać jak się zachować. I teraz egzaminator mówi, proszę kontynuować jazdę. Proszę wyłączyć sobie awaryjne, kierunkowskaz w lewo. Rozejrzeć się po obu lusterkach i jedziemy.